Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu tygodniowym od 20 do 26 maja bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy kochani, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, rycerz kielichów. Wtorek, królowa mieczy. Środa, as denarów. Czwartek, 8 kielichów. Piątek, 4 denary. Sobota, umiarkowanie. I niedziela, król denarów. W tle koło fortuny. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany, pozytywne zmiany, moja kochana wago. Możliwa podróż, wyjazd, dobra współpraca. Będziesz mieć ogromne szczęście w tym tygodniu. Graj w lotto, może fortuna się do Ciebie uśmiechnie. Koło fortuny. Podjęcie też ważnej decyzji, zdecydowanie się na coś. Jeżeli miałaś wago mętlik w głowie, ktoś ciągle Cię odwodził od jakiegoś pomysłu, sugerował co innego, mieszał Ci w głowie, myślę, że w tym tygodniu sama będziesz wiedziała, czego chcesz i jakie decyzje masz podejmować. Wreszcie z czymś ruszysz do przodu. Rozwój kariery zawodowej, rozwój własnej firmy, biznesu. No i u samotnych wag, kochani, ktoś w Waszym otoczeniu zwraca na Was uwagę. Być może wreszcie odważy się zaprosić Was na spotkanie. Natomiast w stałych związkach poważne zmiany. Coś się uda wyjaśnić, coś odkręcić. No i oczywiście podróż, wyjazd, tak jak już mówiłam, może jakaś wycieczka przed Wami, z której będziecie bardzo zadowoleni, przywieziecie miłe wspomnienia. Wszystkie sprawy w tym tygodniu nabiorą korzystnych barw, korzystny obrót. Tutaj sobie tylko dopowiemy ósemkę kielichów. No dobrze, moi drodzy, poniedziałek, rycerz kielichów. Bardzo dobry dzień na spotkania, nawiązywanie nowych kontaktów, nowych znajomości, świetne relacje z ludźmi, dobra wiadomość, na którą czekasz. Jeżeli szukacie pracy, być może ktoś zaprosi Was na rozmowę, bo pozytywnie rozpatrzył Wasz wniosek, Wasze CV, Wasze podanie o pracę. Natomiast jeżeli macie pracę, możecie wliczyć w tym tygodniu na pozytywne decyzje ze strony pracodawcy. Ktoś dobrze Was oceni, Waszą pracę, zaproponuje przedłużenie umowy kontraktu, bądź nawet da podwyżkę. Co jeszcze w poniedziałek? Możliwa wizyta u lekarza, ważne spotkanie z bliską sercu Wam osobą. To może być ktoś z rodziny, może być przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kto potrzebuje z Wami porozmawiać, bądź Wy będziecie mogli się mu zwierzyć. Pamiętajcie, żeby uwierzyć w siebie, nie bać się podejmować pewnych decyzji, nie bać się zmian, bo ten rycerz kielichów może być taki troszeczkę niepewny, taki gotowy w razie czego do wycofania się z pewnych przedsięwzięć, więc tutaj uwierzcie w siebie, zaufajcie swojej intuicji, a na pewno dokonacie właściwych wyborów. Pozytywne sprawy urzędowe, miło czas spędzony w pracy, pochwały, uznania, docenienie. W związkach bardzo dobrze. Być może w tym dniu obchodzicie jakiś jubileusz, kolacja przy świecach zorganizowana przez partnera bądź partnerkę. Może sobie gdzieś wyjdziecie do restauracji ulubionej, tam gdzie się poznaliście. Jakieś prezenty, niespodzianki. No i miłe spotkanie z kimś znajomym. Z kimś, tak jak już powiedziałam wcześniej, kto chce z Wami porozmawiać, powspominać albo się zwierzyć odnośnie jakichś swoich sercowych dylematów. Samotne wagi. No właśnie, jest ktoś, komu bardzo się podobacie, kto bardzo Was lubi, ale jest nieśmiały i zbiera się, bardzo się motywuje, ale to pomału wszystko wychodzi. Może ma tremę, może właśnie boi się odrzucenia. Jest ktoś, to może być skorpion, ryba bądź rak, kto o Was myśli i przymierza się do tego, żeby jakoś zbliżyć się do Was. Więc bądźcie przygotowane, że w tym tygodniu mogą być jakieś miłe spotkania, rozmowy, propozycje pójścia do kina, na randkę, pogawędki. Ktoś,
kto lubi przebywać w Waszym otoczeniu. To może być w pracy, to może być gdzieś na kursach, szkoleniach, w szkole. Jeszcze sobie dopowiem tu jedną kartę. Czwórki denarów. Rydwa, dobrze. Tak, ewidentnie niektóre wagi się przygotowują do jakiegoś wyjazdu, ewentualnie będą chciały sobie zakupić, zmienić auto, bądź potrzebna jest jakaś inwestycja w auto, które wymaga naprawy. Zwłaszcza jeżeli dzień wcześniej byliście na przeglądzie i tam wykryto jakąś usterkę. Ale lecimy do wtorku. Królowa Mieczy. To jest Wasza karta. Więc tutaj waga może załatwiać różne sprawy urzędowe, jakieś zebrania, konsultacje. Dobry dzień na sprawdzanie swojej wiedzy, umiejętności, więc dobry dzień na egzaminy. Na to, żeby wypowiedzieć się w jakichś kwestiach, zadecydować w poważnych sprawach. Coś ruszy z jakąś sprawą sądową bądź urzędową, pozytywne zmiany, no i bardzo udana rozmowa w sprawie pracy. Jeżeli macie pracę, tutaj jakieś decyzje zapadną, być może będziecie podpisywać umowy, kontrakty przedłużające dalszą Waszą współpracę. Te wagi, które uczą się, studiują, ewentualnie czekają na jakieś wyniki egzaminów, w tym dniu powinniście mieć już jakąś informację. Może przyjść list polecony, dobry dzień na konsultację z neurologiem bądź chirurgiem, ewentualnie konsultacje prawne. W tym dniu mogą zapaść jakieś decyzje bądź orzeczenia sądowe, zwłaszcza w sprawach o majątek bądź zadośćuczynienie, kwestie materialne. Będziecie na pewno zadowoleni z wyroku. Co w stałych relacjach? No, czeka Was jakaś poważna rozmowa, poważne wyznanie, więc tutaj, no mówię, może jakieś zaręczyny, może jakieś deklaracje wspólnego zamieszkania ze sobą, w zależności od stażu związku. Natomiast no, te wagi samotne, które tutaj mówię, ktoś krąży wokół Was, uświadomicie sobie być może, kto to jest, bo już znaki będą na tyle widoczne, że no, zorientujecie się, ewentualnie ta osoba do Was napisze, bądź po prostu porozmawia, podejdzie, porozmawia. Będzie chciała jakby no, nawiązać tą znajomość. Uważajcie na mamę bądź teściową, może się wtrącać, może próbować Wam rządzić, dyrygować, no w zależności od Waszych relacji będziecie wiedziały już, jak zakomunikować swoje nastawienie do tej sytuacji. Dobrze, w środę mamy asa denarów. Pojawiają się jakieś szanse zarobienia pieniędzy, korzystne oferty finansowe, podpisanie stałej umowy o pracę, bądź już macie jakiś aneks, jakiś kontrakt w ręku. Dobry dzień na kupno-sprzedaż, zwłaszcza nieruchomości, bądź no coś z auta tutaj mówiłam, może chcecie sobie właśnie zmienić, bądź doinwestować swoje autko. A z denarów to też dobry dzień, gdzie możecie się zapytać o jakąś ofertę finansową, która będzie korzystna dla Was. Jeżeli myślicie o jakimś kredycie, to tutaj na pewno nie będzie żadnych przeciwności. A z denarów dobry zarobek, jeżeli handlujecie, prowadzicie działalność, macie jakieś usługi, to tutaj sporo klientów, sporo osób zainteresowanych współpracą z Wami. Konkretnie załatwione jakieś sprawy urzędowe w związkach, konkretne propozycje, może jakieś dyskusje na temat większych zakupów, inwestycji w dom, w mieszkanie, może planujecie już wyjazd, będziecie przeglądać jakieś konkretne oferty wakacyjne. As monet, jest to dobra relacja z bykiem, panną bądź koziorożcem, który może Wam pomóc w jakichś pracach domowych. Jeżeli chodzi o samotne wagi, no myślę, że dacie się namówić na to spotkanie. Nawet być może już w tym dniu będziecie miały uzgodniony konkretny termin. Prawdopodobnie w weekend, ewentualnie w piątek wieczorem gdzieś sobie wyjdziecie. W czwartek mamy ósemkę kielichów i kartę arcykapłanki. No intuicja podpowiada Wam, że to nie ta droga, to nie ta ścieżka, to nie ci ludzie, to nie te sytuacje, więc tutaj coś będziecie zmieniać, zawracać, wycofywać się z czegoś. Może być odwołana wizyta u lekarza bądź jakieś spotkanie z nauczycielem, spotkanie z wykładowcą. Jeżeli chodzi o arcykapłankę, być może będziecie w tym dniu załatwiać jakieś sprawy urzędowe,
przygotujcie się na to, że trzeba będzie coś zmienić, jakiś wniosek poprawić, coś dopisać, coś uzupełnić. Starajcie się nie zdradzać swoich planów. Nie każdy, kto jest wokół Was, dobrze Wam życzy, więc tutaj, jeżeli macie jakiś pomysł, jakieś ciekawe plany, zachowajcie je na razie dla siebie. No te wagi, które wyjeżdżają gdzieś na weekend, będą się przygotowywać pomału do podróży. Niektóre myślą o tym, żeby wrócić na studia, więc tutaj też będziecie być może gdzieś tam po uczelniach jeździć, ewentualnie rozmawiać w tym temacie. No i co jeszcze takie? Może to powiem tutaj jeszcze jedną kartę, żeby się upewnić. Ktoś może nie dochować jakiejś tajemnicy i tutaj waga jakby zmieni nastawienie do tej osoby. Bądź chodzi o to, żebyście się gdzieś tam na razie nieoficjalnie spotkały z kimś, jakbyście chciały utrzymać to w tajemnicy, ale tutaj, a no właśnie, to przed jakimś cesarzem, starszym mężczyzną. A, może nie chcecie plotek, jeżeli to jest w pracy jakiś związek, nie chcecie plotek, nie chcecie mieć też nieprzyjemności ze strony szefa. Natomiast tak, niektóre wagi bardzo chcą podnieść swoje kwalifikacje i myślą tutaj właśnie o swojej przyszłości, bo chciałyby być może awansować, objąć jakieś wyższe stanowisko, bądź pracować w jakiejś instytucji. No ale musicie coś tu jeszcze skonsultować z osobą, która ma wiele do powiedzenia w tej sytuacji. Jeżeli miało dojść do spotkania z ojcem w tym dniu, to przełożycie to na inny dzień. Odwołana też wizyta u neurologa bądź innego specjalisty. Może dlatego, że ta osoba gdzieś wyjechała, no jest po prostu nieobecna, tak? Jeżeli szukacie jakiejś informacji, zadawajcie właściwe pytania, jeżeli chodzi o jakieś urzędy. Bo może być tak, że będziecie odsyłani z pokoju do pokoju, a to nie ten dział, a to coś tam jeszcze innego. Więc najlepiej iść od razu na samą górę i tam udzielam Wam kompetentnych informacji. Nie wchodźcie w romanse ze starszym mężczyzną, bo ten mężczyzna ma tajemnicę, prawdopodobnie jest w związku, szuka tylko przygody, więc starajcie się unikać. No jakby głębszych relacji z tą osobą. Dobrze. Dobry dzień na zdawanie egzaminów. Ale też coś będzie przełożone. Nie wiem, z czegoś będziecie rezygnować. Może, nie wiem, zmiana jakichś planów. Tutaj nie do końca jakaś jasna sytuacja. Może też nie było, nie będzie podany powód, dlaczego coś jest odwołane, jakieś zajęcia. Więc tutaj przygotujcie się na jakieś zmiany w tym dniu. Dobrze. W piątek mamy 4 denary i rydwan. No właśnie, jakieś oszczędności trzeba będzie zainwestować w wyjazd bądź naprawę auta. Może Was odwiedzić zodiakalny rak i poprosić o pożyczkę. No, w zależności od Waszych zasobów zastanówcie się, czy chcecie jej udzielić, czy nie. Możliwy wyjazd szkoleniowy bądź praca gdzieś w terenie. Ogólnie dzień minie Wam bardzo szybko. Większość wag będzie gdzieś za kółkiem, w rozjazdach, w przejazdach. Jeżeli macie kupić auto, nie w piątek. Nie w piątek, bo będziecie musieli dużo w to auto inwestować. Natomiast jeżeli sprzedajecie, przyjedzie klient, będzie oglądał, ale tak się będzie targował, że po prostu nie. To auto jest wiele bardziej warte, niż ta osoba Wam proponuje, więc tutaj też nawet ta osoba będzie taka męcząca, że będzie Was drażnić w pewnym momencie, więc tutaj nie schodźcie z ceny na pewno, jeżeli sprzedajecie auto. Ogólnie bardzo taki fajny dzień. Będziecie mocno stąpać, że tak powiem, po ziemi. Będziecie zorganizowani, będziecie mieć nad wszystkim kontrolę, wszystkich spraw dopilnujecie. Będziecie też dumni z jakichś osiągnięć. Dumni z tego, co posiadacie. Więc no tutaj coś z tym pojazdem, coś z tym autem. Ewentualnie, mówię, jakiś wyjazd ważny, na który od jakiegoś czasu
gromadziłyście sobie fundusze. W sobotę mamy kartę umiarkowania, bardzo spokojny dzień, dobre relacje z ludźmi, świetne porozumienie w związkach. A, jeszcze nie powiedziałam w piątek tutaj, że jeżeli gdzieś wyjdziecie sobie, no to może być taka sytuacja, że będziecie musiały same za siebie płacić, kochane wagi na tej randce. No to tutaj też się zastanówcie, co myśleć o takiej znajomości. Natomiast czy dalej chcecie to kontynuować? No nie wiem. Wydaje mi się, że to zostanie na takie stopie koleżeńskiej, więc poczekajcie samotne wagi. To nie jest jeszcze ktoś na stałe dla Was. Wracamy do soboty. Miłe spotkanie z zodiakalnym strzelcem. Wszystkie sprawy sobie poukładacie, pozałatwiacie tak, jak sobie to zaplanowaliście. Bardzo dobry dzień na rozmowę, na podzielenie się swoimi wrażeniami, emocjami. Bardzo spokojny dzień. W tym dniu być może czas spędzicie na pasji, hobby, spotkaniu z kimś miłym, z kim możecie sobie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Uważajcie w tym dniu na nogi. Mogą Was troszeczkę boleć, mogą być jakieś małe kontuzje, obtarcia, więc żebyście gdzieś tam się nie potknęły, nie pokaleczyły. No i co z tym umiarkowaniem? No ogólnie taki spokojny dzień. Będziecie panować nad wszystkim, co się dzieje, nad emocjami. Ogólnie spokój, wypoczynek, miło spędzony czas. Niektóre wagi wyjeżdżają gdzieś nad wodę, więc na pewno dużo takich atrakcji, jeżeli chodzi o widoki, miło spędzony czas. I ogólnie zawsze jak taka odskocznia jest na zasadzie zmiany otoczenia, to wypoczywamy, tak? Delektujemy się tym komfortem, że nie musimy myśleć o pracy, nie musimy myśleć o tych wszystkich problemach dnia codziennego, tylko sobie po prostu wypoczywamy i delektujemy się pięknymi widokami. W niedzielę mamy Króla Denarów. Niektóre wagi są w pracy, inne być może siedzą w domu, może Was odwiedzić mężczyzna. Zodiakalny byk, panna bądź koziorożec przyniesie jakiś upominek, może pomóc w jakichś pracach domowych, to może być brat starszy, może być ojciec. W stałych związkach no nic szczególnego nie będzie się działo. Panie być może sobie tam kulinarnie coś pogotują, poeksperymentują, panowie coś tam w garażu ponaprawiają, zajmą się czymś, jakimś majsterkowaniem. No jest to dzień, załóżmy, bez pracy, więc tu żadnych ofert finansowych nie będzie. Natomiast może Wam ktoś służyć radą, kto jest fachowcem w jakiejś tam dziedzinie, jeżeli chodzi właśnie o pracę w domu. Być może jakaś fajna podpowiedź, sugestia pomoże Wam uporać się z jakąś usterką. Spotkanie z rodzicami możliwe na niedzielnym obiadku. Jeżeli Wy organizujecie przyjęcie u siebie, goście na pewno nie przyjdą z pustymi rękoma. No i ogólnie spokojny dzień, bez żadnych jakichś niemiłych wydarzeń. Te wagi, które handlują w niedzielę, mogą liczyć na spore zyski. No dobrze, moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.